Panie Rzecznik, pomimo wielu apeli doszło do kolejnych oszustw metodą na wnuczka. Niestety w ostatnim czasie na terenie Sieradza po raz kolejny działali oszuści, którzy wykorzystując wrażliwość i ufność osób starszych próbowali wyłudzić od nich pieniądze. W minionej doby fałszywy wnuczek telefonował do kilku starszych mieszkańców Sieradza, próbując wyłudzić od nich pieniądze. Kilku starszych mieszkańców naszego miasta wykazało czujność i nie dało się zwieść tym oszustom. Niestety w jednym przypadku 70-letnia sieradzanka uległa namowom oszustom i przekazała znaczną sumę pieniędzy. W ostatnim czasie także taksówkarz wykazał się czujnością i uchronił jedną z osób przed takim oszustwem. Tak, w ubiegłym tygodniu do 60-letniej mieszkanki powiatu sieradzkiego zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta, który twierdził, że zajmuje się rozpracowywaniem grupy hakerów, którzy włamują się na konta bankowe. Twierdził, że pieniądze tej kobiety są zagrożone. Jeżeli posiada pieniądze, to musi jak najszybciej wpłacić je do banku. Kobieta, ponieważ mieszkała poza miejscem zamieszkania, miała problem, żeby przemieścić się do Sieradza. W związku z tym jej rozmówca zaoferował pomoc i zamówił jej taksówkę. W umówionym miejscu kobieta wsiadła do taksówki i w trakcie rozmowy z rzekomym policjantem cały czas taksówkarz przysłuchiwał się temu, o czym rozmawiali. I od razu miał podejrzenia, że kobieta może rozmawiać z oszustem. Przejął rozmowę od seniorki i po krótkiej chwili okazało się, że faktycznie miał rację, a rzekomy policjant rozłączył się. Musimy także podkreślić, że trwa teraz spis powszechny ludności, a rachmistrzowie nie chodzą po domach, po mieszkaniach. Na to też zdarzają się oszustwa. Tak, od 1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, z którym wiąże się konieczność podania pewnych danych. Niestety sytuację tę wykorzystują oszuści, którzy podszywają się pod rachmistrzów i próbują wyłudzić dane osobowe. W związku z okresem pandemii zostały wstrzymane wizyty rachmistrzów w domach. Dlatego też, gdy do naszych mieszkań puka osoba, która podaje się za rachmistrza, należy wykazać się szczególną czujnością, ponieważ prawdopodobnie jest to oszust i taką sytuację należy zgłosić na policję. Pamiętajmy również o tym, że istnieje obowiązek poddania się temu spisowi, natomiast osoby, które się od tego uchylają, muszą liczyć się z grzywną do około 5 000 zł. Również zwracajmy uwagę na to, że rachmistrzowie żądają od nas pewnego zakresu danych, takich jak sytuacja ekonomiczna, czy na przykład stan mieszkania, stan budynków. Natomiast żaden z rachmistrzów nie będzie nas pytał o stan konta, o oszczędności, o kosztowne przedmioty, które posiadamy, jak również żadne dane dostępowe do konta, czy też numery PIN. Na pewno w żadnym formularzu spisowym takie dane się nie znajdują. Więc jeżeli będziemy mieli telefon, w których właśnie rozmówca podający się za rachmistrza takie dane będzie chciał od nas uzyskać, na pewno jest to oszust i pod żadnym pozorem takich danych nie można podawać. W takim razie seniorzy muszą cały czas mieć się na baczności i być czujni. Tak, oczywiście tutaj trzeba wykazać się dużą czujnością. Pamiętajmy, że oszuści działają pod różnymi legendami, wykorzystują właśnie wrażliwość, ufność osób starszych, a także chęć pomocy swoim krewnym, swoim wnuczkom. Dlatego bardzo często wymyślają nieprawdziwe historie właśnie tego typu, że osoba najbliższa dla seniora uległa wypadkowi, potrzebuje dużej sumy pieniędzy i najczęściej właśnie takie osoby starsze te pieniądze przekazują, ponieważ po prostu chcą pomóc swoim najbliższym członkom rodziny. Również osoby, które zamieszkują w sąsiedztwie seniorów bądź też osoby z rodziny muszą na te sytuacje uwrażliwiać osoby starsze. Nigdy tej profilaktyki nie jest za dużo i przy każdej możliwej sytuacji powinniśmy informować osoby właśnie ze swojego otoczenia, szczególnie właśnie seniorów, że takie sytuacje się zdarzają i aby byli po prostu bardzo ostrożni.